matku, ale mam bebzon. No masz. Zawsze był taki płaski. Tutaj nic nie jest płaskie. To mi się tu nie podoba. Zaraz, zaraz. A kto ty w ogóle jesteś? Możesz nazywać mnie Głosem. To ja was tu wezwałem. Nas? A właśnie, gdzie są moi koledzy, ty Głosie, ty? Bezpiecznie. Wkrótce się z nimi spotkasz. A teraz ruszaj, Kretesie. Użyj kursorów. No, ruszyłem. Idź dalej. Wchodzę w jakiś korytarz i mało widzę. Możesz ruszać kamerą, trzymając kontrol i wciskając kursory. Aha. O, ślepy zaułek. Nieprawda. Możesz skoczyć. Hop, siup! Ta-dam! A oto willa. Tylko ty, Kretesie, możesz ją obsługiwać. Co za zaszczyt mnie spotyka. Stań na czerwonym przycisku i podskocz. Podskocz, podskocz. Ale jak? Spacją. I windą do nieba. A to co? Emitery cząsteczek. Nie musisz się ich obawiać. Tobie, Kretesie, nic nie zrobią. Twój bebzon je powstrzyma. Łaskocie! No to pstryk! Nie i koniec! No to tupie! Tu nic nie ma! Ano nie ma! Wróć windą do góry. A to? To co za kamery? Inwigilujesz mnie. Nagrywasz. Zbierasz haki. To tylko dekoracje, żeby było ładnie. No ładnie. Ale mam fuchę. Hop! Nie znam. No i co teraz to? Pytam cię. Teraz skacz. I pamiętaj, że niektóre windy mają więcej niż dwa przystanki. A windy do nieba? Te szczególnie. Na bombę! Jak? Oj, da. Już niosą suknię z welonem. Zyt! I jedziemy! I telemark. Na bombę! Ta-dam! No widzisz, udało się. Już prawie jesteś na końcu. Wejdź teraz do komory. Do tego słoja z formaliną? Jeszcze nie zwariowałem. A co to tam pływa w ogóle? Zaufaj mi i wejdź. To koniec etapu. To przecież ja tu pływam. A ja tu zaufałem. Rekiu! Kogucie! Witaj, kogucie. Dzień dobry. A kto to mówi? Głos. Kogoś mi przypominasz, Głosie. Nie pora na gdakanie, ruszaj. Ruszyłem. Stój. Widzisz tę skrzynię? Kątem oka. Możesz na nią wskoczyć lub możesz ją przepchnąć, używając spacji. Oj, cięż! Nie spadnie nikomu na ułę? Nie sądzę. Tam pod spodem jest tylko nicość. Warto wiedzieć. Skoczy, co teraz? Po prostu idź do przodu. Skacze! Przez chwilę frunąłem! Już lecę! Niczym orzeł! A teraz wysil swój kurzy móżdżek. Skacze! Ostro! Już lecę! O, brawo, kogucie!
właśnie pokonałeś swoją pierwszą poważną przeszkodę. Teraz mnie stąd wypuścisz? A skąd? No, już! Skrzynka, przycisk, drzwi. Skojarz. Domową? Ostrożnie! Gratulacje, mały graczu. Ja ci dam małego gracza. Skoczyłem. Au, nic nie może. A oto kula. Ją również możesz pochwycić. Leć, malutka. Kule przydadzą ci się niejednokrotnie. Nie może! Bez pomocy Kretesa nie uda ci się minąć emitera cząsteczek. Kretesa? No właśnie! Co zrobiłeś z Reksiem i Kretesem? Wkrótce ich spotkasz. A teraz wskakuj na górę. Już lecę! Oko! Widzie o, to dobrze być ptakiem. Hopla. Użyj kuli do otwarcia tych drzwi. Ale że niby jak? Popchnięta kula odbije się od barierek. Więcej ci nie zdradzę. Tocz się! Przed tobą ostatnie zadanie. Wykorzystaj wszystkie nowo nabyte umiejętności. I co jeszcze? Skakaczę! Widzieliście, jak latam? Już lecę! Niczym orzeł! Au! Już lecę! Widzieliście, jak latam? Skoczyłem. No lekko, nie jest. Ostrożnie. Uwaga. Gratulacje, kogucie. A teraz wejdź do komory, żeby zakończyć ten etap. A tu zupełnie jak w inkubatorze. Miło i przytulnie. Ech, jest to już Witaj, Reksiu. Podejdź proszę do drabiny. Niedaleko. A teraz idź. Wejdź na drabinę. Oprócz wchodzenia na drabinę, możesz podnosić paczki ze skrzynkami i kulami. Użyj spacji, aby rzucić skrzynkę. Brawo, dobry pies. Znalazłeś paczkę z kulą. Użyj jej rozsądnie. Oczywiście spacją.
Tylko kretes może blokować emitery cząsteczek. Lud, śmiało. A teraz zobaczymy, czy jesteś celny. Użyj klawisza Ctrl i kursorów, żeby obrócić kamerę i przyjrzeć się sytuacji. I uważaj, aby nie spaść. O, brawo! A teraz wejdź grzecznie do komory. No i po co te ostre szczeki? Za chwilę ich spotkasz. Niedaleko użyj klawisza Tab. Czego? Tu jestem! Chłopaki, widzicie mnie? Kretesie! Ha, ha, ha! Ale masz pebrzon! Odezwał się, kurczaczek! Czy my się znamy? To już ostatni etap waszej edukacji. Musicie nauczyć się współpracować. Koordynować działania? Dokładnie. A teraz uwolnij kretesa. Wyłaź mój tłuść, ciosku! Odezwał się! Pchie! Lepiej skoordynuj swoje łapki, bo łazisz jak stary kaczor. Wcale nie! Tylko się lekko kolebie na boki! A to co za pokrak? A to taki strażnik, żeby nie było wam zbyt łatwo. Super! Nie rozpędzaj się, kretesie. Bez pomocy przyjaciół nie przejdziesz dalej. No to tupie. Już. Kretesie, ratuj! Zwarty i gotowy! Trzymam je! Trzymam! Pośpiesz się, kogucie! O matku! Na kółku! A to co za kółeczka? Do tych kółeczek przyklejają się skrzynie, więc uważaj, gdzie popychasz. Aha! Skoro wszyscy są już wolni, to pozwolę sobie na dwa słowa o generatorach. To takie maszyny, co uruchamiają się po wdepnięciu na zielony przycisk. Aby zakończyć etap, musicie uruchomić wszystkie generatory. O matku! Na kółku! Oj, ciężko! Ostrożnie! No, radźcie sobie dalej sami. Przypominam, że zielony przycisk uruchamia generator. Tu jestem!
No to pstryk. Gotowy! Tu jestem! Ruszaj, złomie! No przełaź, Reksiu! Kornelku, tu jesteśmy! Przepraszam, przesnąłem. I jedziemy! Odjazd! Kulnąć coś? Znów? No leć, malutka! Kulnąć coś? Zwarty i gotowy. Hop. Tak, słucham. Hopla. Hopla. Widzieliście, jak latam? Hopla. Przez chwilę frunąłem. To się. Niczym orzeł! Widzieliście, jak latam? Znowu ja! Już niosą suknię z welonem! O, patrzcie! Normalnie taniec brzucha! Kulnąć coś? Już lecę! Już lecę! Au! Nolek, ko nie jest. Kogut, gut. To ja się powoli z wami pożegnam. Wiecie już chyba wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby się stąd wydostać. Ja nic nie wiem! Protestuję! Chciałeś przygód? To masz! Znowu ja! Ja już! Stop! Co to jest na boga twaroga? To początek waszej drogi na szczyt. Pierwsze piętro mrocznej wieży, jeśli wolicie. To ich jest więcej? Tak, 7. 7 pięter i 8 malutkie. Aby wejść na wyższe piętro, musicie zapalić odpowiednią ilość generatorów, które rozlokowane są w komnatach każdego piętra mrocznej wieży. Komnaty to te kolorowe cosie w kształcie czegoś? Tak. A te czarne? Te czarne, małe monoliciki, z których jestem wyjątkowo dumny, to komnaty windowe, które zaprowadzą was na kolejne piętra. No to chodźmy od razu tam. Dopóki nie włączycie generatorów, komnaty windowe będą niedostępne. A teraz żegnam i życzę miłego trójwymiaru. Buc.